dzień. To ma jeszcze jeden stopień. Nie śpisz się, bo cię nie biorą do góry. Nie odjeżdżam, nie? Najpierw dół. I dotykam góry. Chodź na razie, już nie palię, jak idę. Dzisiaj siostra poprosiła mnie, żebyśmy zajęli się siostrzenicą, więc zawołałem Olę do pomocy, bo jest ryzyko, że sobie nie poradzę, ale jest spoko. No i za chwilę będziemy robić przepis na sernik, więc będziemy jechać do sklepu. Jeszcze mały update. Jak się uczycie kalisteniki, to nie wchodźcie na rękach po ścianie. Bo może to wyglądać po prostu źle. Nie wiem, czy to widzicie, ale ogólnie to już starałem się zmyć szmatką, ale tutaj było pełno czarnych śladów od moich czarnych skarpetek. Wróciliśmy z zakupów. Ola walnęła się w kolano i ją bardzo boli, a minęło nawet więcej czasu, bo już nawet sernik mamy zrobiony, a właściwie się robi. Ale za chwilę zjem jeszcze posiłek przed pracą, ryż, kurczak, warzywa i tutaj już sernik się robi, skończy się robić jakoś o 16.05, więc jeszcze mamy trochę czasu. Czy zdążyłem? Czy zdążyłem? Za 5-6 minut muszę wychodzić, niech to szybko stygnie, tylko ja pierdzie.
52, 53. Zajechany jak pies na maksa, wracam już na chatę po treningu. Szybkie zakupy na posiłek potreningowy i resztę dnia. Jedzenie, chwilę posiedzę na kompie i właściwie będę musiał już spadać, bo dzisiaj idziemy do drukarni obgadać opaski na rękę Senzu, wlepy, bo też chcemy mieć wlepy, więc mamy już umówione spotkanie. Będziemy szli z Rzysztem, więc myślę, że spotkamy się dopiero wtedy. Dobra, jednak nie jesteśmy z Rzysztem, bo muszę wam, kurde, coś pokazać. Nie mogę przejść koło tego. Obojętnie. Cookie Crisp. Takie podróby Nesquików. No, musiałem wam to pokazać, skoro to połączyłem teraz. Ja pierdziule. 200 gramów truskawek, 110 gramów jabłka, lecimy dalej. 150 gramów serka wiejskiego, 60 gramów właściwie kefiru 0%, 3 tapsy słodzika i w sumie tyle, więc lecę to zjeść i szybko zapierdzielam do Rzeszta, bo już jest mało czasu, mam jakieś 20 minut, żeby się umyć, zjeść, obejrzeć odcinek Sweets, który trwa 40 minut i wiele innych niemożliwych rzeczy. Także do zobaczenia za chwilę, hello! Jesteśmy po spotkaniu w drukarni i za chwilę wam dokładnie powiemy, czego się dowiedzieliśmy, a będą fajne nowości i w ogóle na spontanie wyszła fajna akcja, ale to za chwilę. Właśnie wyszedłem od mojego fizjotytusa w Active Reha, bo od razu przy piątku nagrałem odcinek na kolejny piątek do Free Minute Friday i dzisiaj zajęliśmy się tematem, dlaczego bolą piszczele podczas biegania i jak sobie z tym wszystkim poradzić, bo na naszej grupie na Facebooku właśnie takie zapytanie daliście, więc od razu skoczyłem i z nim sobie to nagrałem, więc bardzo fajny i przydatny materiał, mam nadzieję, że będzie. I przy okazji pamiętajcie, że możecie sobie spokojnie wejść na naszą grupę, czy nawet komentować moje filmy na YouTubie, jakie byście chcieli zagadnienia, żebym poruszył właśnie we Free Minute Friday, czy z zakresu fizjoterapii, diety, treningu, czy cokolwiek. I postaram się nagrać jak najlepszy merytoryczny materiał. I fajnie by było, jakby te problemy się nie powtarzały, bo wiadomo, że jest pełno tych kanałów na YouTubie, a w szczególności Szmeksy, czy ten Genetyk, poruszali tego dużo. Więc jakbyście nie znaleźli gdzieś odpowiedzi, a chcielibyście jej poszukać, to śmiało piszcie w komentarzach i ja jakiś tam nietypowy problem postaram się rozwiązać. Pokazałem wam w sumie kilka tych serii i z takich dziwnych kątów, żeby pokazać wam tak naprawdę jaki progres zrobiłem, jeżeli chodzi o zakres w przysiadzie, bo ten, kto ogląda moje vlogi od samego początku, na pewno widział, jakim jestem kwadratem i byłem kwadratem, dalej jestem kwadratem, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku widać, że ten zakres powoli się coraz bardziej poprawia, a to jest zasługa właśnie tego stretchingu, który był w ostatnim vlogu, więc jestem szczęśliwy w sumie, bo mega mi na tym zawsze zależało, żeby te zakresy poprawiać, a nigdy mi się nie chciało, więc fajnie, że gdzieś tam z boku jestem zmuszony do tego, żeby po prostu ten stretching robić i poprawiać tą swoją mobilność cały czas. Teraz mi zostało jeszcze pompki na stepach z gumą z tyłu, stretching i będę miał trening personalny. Dzisiaj jest piątek, więc mam tylko jeden wyjątkowo. Dzisiaj zostawiłem sobie bardzo, bardzo, bardzo dużo kalorii, więc myślę, że zobaczycie fajne jedzonko na koniec vloga. Myślę, że widzimy się za chwilę. Jesteśmy u Oli w domu i dzisiaj do 20.30 zjadłem tylko 1000 kalorii po to, aby w makro zmieścić tego przepięknego sztosa. Spójrzcie, spód do pizzy, bo jesteśmy zbyt leniwi, żeby zrobić swój. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Zjemy to cudo, a mi zostanie jeszcze 1500 kalorii na dzisiaj, więc jestem ciekaw, co jeszcze dzisiaj wpadnie. Mordeczki. I skończyło się tak, że po pizzy obejrzeliśmy z Olą film, wróciliśmy do mnie do domu, zajechaliśmy po drodze do Tesco
i kupiłem popularne wafle Jumbo o dwóch smakach, serowym i paprykowym, ale byłem tak zmęczony i tak mi się chciało spać, a chciałem nabić te kalorie do końca, że w ogóle zapomniałem tego nagrać, więc bardzo Was przepraszam. Ale tak czy siak jest to koniec tego vlogasa. Mamy już 10:40 nagrane, więc jest dosyć krótki, dosyć zwięzły, ale pokazałem w sumie takie dwa dni w takim dużym maksie. Następny vlog będzie troszeczkę inny i troszkę innej zmiksowanej tematyce, więc powinno być troszkę ciekawiej. Tak czy siak, mam nadzieję, że vlog się podobał i nie przedłużając, bardzo Was proszę o łapki w górę, komentarze, żeby nakarmić trochę algorytm YouTube'owski. Ja kończę i widzimy się oczywiście w następnym vlogu. Strzałeczka.